Szczęść Boże, coś wam powiem. Opisując scenę powołania Mateusza na apostoła, prawie zawsze trzymam się scenariusza, że zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Ale bardzo mało skupiamy się na tym, dlaczego tak postąpił i co było największą trudnością. Patrząc na grono apostołów, to większość z nich była rybakami. Mateusz swoim wykształceniem i pochodzeniem bardzo odbiegał od reszty. W ogóle jego profesja była znienawidzona przez to, że podlegał królowi, Herodowi. Dlatego uważano za cudzołożnika i mordercę. Nikt z ludzi nie pałał sympatią do króla, ani tym bardziej do jego ludzi. Tym samym celnicy byli na przegranej pozycji wobec większości społeczeństwa. Unikano kontaktów z nimi, oczerniano o wszystko co najgorsze. Równano ich z grzesznikami, na których nie warto poświęcać czasu ani uwagi. Jednak spotkanie się wzrokiem z Jezusem i usłyszane słowo pójdź za mną były jak zdjęcie kajdanów, które były ciężarem. Wyjście z komory celnej było dla Mateusza prawdziwym wyzwoleniem z całego brzemienia, które dotychczas nosił. Sama uczta, którą wydał, była oznaką radości, że ktoś dostrzegł w nim człowieka, a nie tylko poborcę podatków, na którego można było bezkarnie narzekać. Beda Czcigodny napisał: Pan, który swoim głosem wzywał go z zewnątrz, od środka oświecił go w niewidzialny sposób, aby zrozumiał, że ten, który tutaj na ziemi go zaprasza do porzucenia tymczasowych interesów, jest w stanie dać mu w niebie bezcenny skarb. Tym samym Mateusz stał się pierwszym, który przeciera szlaki dla podobnych sobie celników i grzeszników. Tych też zaprosił przecież do stołu, by i oni mogli zobaczyć, kim jest ten, który daje wolność. Ten celnik bardzo skromnie opisał swoje powołanie i nawrócenie, ale umieścił je w części, gdzie Jezus dokonuje cudów. Bo jakże inaczej nazwać takie powołanie? Nikt przecież nie widział w nim męża Bożego. Nikt nie traktował go jako człowieka porządnego. A przecież tacy powinni służyć Panu. Kiedy szedłem do seminarium, wydawało mi się podobnie, że klerycy wywodzą się z domów, gdzie sprawy Kościoła i wiary są bliskie. Także bardzo się zdziwiłem, że jest zupełnie inaczej, gdy słyszałem kilka historii moich kolegów, którzy mówili o swoim doświadczeniu i wierze. Bo oni często byli jedynymi w domu, którzy mieli jakąkolwiek styczność z Kościołem. Jezus dokładnie to wyjaśnia, dlaczego tak się właśnie dzieje. Bowiem nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Ten, kto żyje w fałszywym samozadowoleniu, będzie przekonany, że nie potrzebuje żadnej pomocy, zwłaszcza ze strony Zbawiciela. Tylko człowiek, który wie o sobie wszystko, jest świadomy swoich grzechów i wie, że sam sobie nie poradzi, taki może w pełni zawierzyć Bogu, bo nic na tym nie straci. Idąc w tym kierunku, jest przekonany, że nie zmarnuje Bożej łaski niezbędnej do nawrócenia i wyzwolenia z niewoli grzechu. Dlatego Mateusz tak chętnie przyjął zaproszenie Jezusa, by iść jego drogą. W końcu Bóg nie chce ludzi, którym jest obojętny, co robią, ale tych, którzy widzą, że otrzymali więcej niż zasługują. Dlatego papież Benedykt daje nam wskazanie. Posłuchajmy świętego Mateusza, wciąż na nowo rozważmy jego przesłanie, aby uczyć się decydować, jak wstać i pójść za Jezusem. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.